Westernowy park rozrywki Twin Peaks w Żorach oficjalnie otworzył swoje podwoje 15 czerwca. W samo południe na 150-metrowej głównej ulicy zjawili się licznie zaproszeni goście, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda jedna z najciekawszych atrakcji w regionie. Przywitali ich gospodarze miasteczka, czyli marszał i szeryf. W piątek 15 czerwca do użytku oddana została część westernowa Twin Peaks. Czeka w niej szereg atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych gości. Kładziemy duży też nacisk na edukację. Udostępniamy już od początków planetarium 3D. Jest to obiekt edukacyjny, pierwszy w ogóle na świecie w trójwymiarze. Także będą mogli zobaczyć czarną dziurę, drogą mleczną w zasadzie od środka. Ścianka wspinaczkowa, place zabaw, kino, cinema 5D. Będzie można zjeść coś na szybko, napić się piwa w atmosferze dzikiego zachodu, posłuchać muzyki na żywo i jak najbardziej uczestniczyć w tych atrakcjach, chociażby strzelanie z łuku. Dużo myślę mężczyzn będzie zainteresowanych tą niecodzienną atrakcją. Jednak 5-hektarowy plac pozwoli nie tylko przenieść się w świat kowbojów, ale również zaznać przygód w kopalni złota czy w Wielkim Kanionie, bowiem właśnie w westernowym parku rozrywki Twin Peaks powstanie jedyny w swoim rodzaju roller coaster. Rzeczywiście, miasteczko Twin Peaks to przede wszystkim westernowy park rozrywki. Planujemy dalszy rozwój miasteczka. Już od trzeciego kwartału w okolicach lipca chcemy otworzyć kolejną część parku. Jest to część meksykańska, dzielnica meksykańska, w której będzie się znajdować Desperados, urządzenie interaktywne dla całych rodzin i dla grup przyjaciół. Ponadto w dzielnicy meksykańskiej będzie też symulator 3D, zagubiona kopalnia. Polega to na tym, iż wsiadamy do drezyny i zjeżdżamy w podziemia z opuszczonej kopalni. Wszystko to na specjalnej platformie Hexapod, która się rusza w 6 płaszczyznach i odzwierciedla ruchy toczącego się po torach wagonika. Oczywiście głównym magnesem miasteczka, jak już Państwo słyszeli, będzie roller coaster ukryty w skałach. Przy czym nie będzie on jeszcze dostępny od razu, zaraz po otwarciu, tylko będziemy musieli jeszcze na niego poczekać. Z tego względu, że jest to pierwszy w ogóle taki projekt na świecie. Roller coaster zostanie obudowany górami inspirowanych na góry skaliste ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiego Kanionu, więc to wymaga rzeczywiście czasu. Docelowo na tych górach chcemy też otworzyć park linowy, ale to już jest atrakcja na kolejny sezon, na kolejny rok. Także chcemy się cały czas rozwijać i poszerzać naszą ofertę. Jak widać więc, atrakcji nie będzie brakowało. Zresztą już teraz jest wiele ciekawych obiektów, które z pewnością przypadną do gustu wszystkim gościom Twin Peaks.